A po co mi ta matma? No dobrze, zadanie 30. W ciągu arytmetycznym określonym dla każdej liczby naturalnej A1 jest równe tyle, A4 jest równe tyle. Oblicz sumę 100 początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu. No i teraz tak, suma początkowych wyrazów to ta suma, czyli suma 100, to byśmy napisali, tam mamy wzór w karcie wzorów, że to jest 2A1, dodać i tam jest n minus 1, ponieważ n jest setką, to będzie 99. 99 naszych r-ów, to podzielić na 2 i jeszcze raz n, czyli razy 100. No i co się okazuje? Okazuje się, że A1 to my znamy, bo nam dali, że to jest minus 1, natomiast nie znamy naszego era. No i trzeba tego era jakoś policzyć. No oczywiście, jeżeli wiecie, że pierwszy minus 1, czwarty 8, to można nawet w zależności, że jeżeli od czwartego odejmiemy pierwszy, to będą 3 różnice oczywiście. Czy ja to jeszcze zapiszę, że A4 minus A1 to będzie 4 minus 1 naszych różnic. No i wstawiamy, czyli 8 minus minus 1 to będą nasze 3 ery. No to 8 minus minus 1 to będzie 9, a 9 jest równe 3r, no to r w takim razie jak podzielimy to przez 3, to r nam wychodzi również 3. No to wracamy do naszej sumy 100 wyrazów. Suma setki to jest 2a1, czyli 2 razy minus 1, dodać 99 razy r, czyli razy 3, podzielić na 2, pomnożyć przez 100. 2 razy minus 1 to będzie minus 2. Tutaj jest oczywiście mnożenie, to by było 300 minus 3, czyli to by było plus 297, podzielić na 2 razy 100. Ja tu specjalnie nie skróciłem setki z dwójką, bo łatwiej jest podzielić na 2, potem pomnożyć przez 100, a zamiast mnożyć przez 50 po prostu. No to to będzie co? No to będzie 295 na 2 i razy 100. Dobra. 295 na 2, no to 300 na 2, to by było 150 i minus 2,5, no to będzie 147,5 razy 100. No to teraz wystarczy przecinek przesunąć, będzie 147,50, czyli 14750. Odpowiedź, ta suma wynosi 14750. Lecimy dalej. A po co mi ta matma?